Witajcie, kochani moi. Zanim zaczniemy, pragnę zaznaczyć, że to nie jest żadne komentarii. Zabraniam wam tak o tym myśleć. Nie chcę narzucać nikomu mojego zdania, a ten film ma służyć jedynie przedstawieniu ciekawego zjawiska, które ma obecnie miejsce na polskim podwórku YouTube'a oraz jego analizę. Starałam się podejść do tematu profesjonalnie, ale czasami poruszane wątki są tak nonsensowne, że nie da się nie zadrwić. Tak się składa, że dużo czasu spędzam w sieci, obijając się o różne tematy. Od śmiesznych filmików, aż po teorie światów fraktalnych. Nie ukrywam jednak, że to, co najbardziej fascynuje mnie w przestrzeni cyfrowej, to ludzie. Nie mam doktoratu z psychologii, więc byłoby to iście niemądre, gdybym postanowiła zrobić analizę psychologiczną kogokolwiek, ale moi kochani, patrząc na tę szopkę z perspektywy widza, mogę sobie pozwolić na rozłożenie postaci występujących w tej produkcji na czynniki pierwsze. Zapraszam więc do świata, w którym każdy jest antagonistą. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z sytuacją na Ceglarskiej, czyli ulicy, gdzie rozgrywają się omawiane wydarzenia i której nazwa jest powtarzana w co drugim filmie, pozwólcie, że wam wytłumaczę. Elżbieta Gawin z zawodu jest fotografem, filmoznawcą. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z piątką na dyplomiku. Reprezentuje klasę wyższą, prowadzi klub interwencji dziennikarskiej, bank twarzy oraz swoją własną działalność gospodarczą. Polonista, fotoreporter, bloger, wideobloger, detektyw i wszystko inne, czego możecie sobie tylko zażyczyć. Nie chcę się nad tym zbyt długo rozwodzić, bo zakładam, że skoro już tu jesteś, drogi widzu, to... kojarzysz Elę. Nie wyciągam niczego prywatnego, poruszamy się na gruncie świata wykreowanego przez tę kobietę w przestrzeni internetowej. Zacznijmy od tego, że Ela miała męża, dużo młodszego od siebie, który okazał się innej orientacji niż wszyscy zakładali. Andrzej Knaga to wysokiej klasy cukiernik, który został oświecony światłem miłosierdzia plejadiańskiego boga dobra. Boże, co się dzieje? Widzę anioły. Co tutaj? Brzmi jakbym drwiła, ale nie drwię. Nie będziemy się rozwodzić nad tym, co ten człowiek robi, a czego nie robi, ponieważ nie działa w spektrum YouTube'owym i nie wpisuje się w obszar mojego zainteresowania. Napomknę jedynie, że jego zachowanie jest co najmniej niepokojące. Ostatnio była akcja ze zmianą orientacji na znów heteroseksualną, a Andrzej ogłosił, że będzie się starał o rodzeństwo dla swojej córki, bo tak, moi drodzy, ze związku dwojga tych ludzi powstało dziecko. Marysia, bo nie ma sensu ukrywać jej imienia, skoro jest tak łatwo dostępne, weszła już w wiek nastoletni i szczerze współczuję jej sytuacji, w której się znalazła, ale o tym pomówimy troszkę później. Inne postacie z uniwersum to rodzina Eli. Ogólnie Ela dużo mówi o swoich bliskich, mimo tego, że oni, z tego co też nam powiedziała, nie chcą, by poruszała ich temat w internecie. Mimo wszystko Elżbieta jest głucha na te prośby i bez skrępowania ujawnia coraz to bardziej osobiste szczegóły. O swoim bracie i bratowej wspomina, jakoby darzyli ją chłodnymi uczuciami z tego powodu, że ona dostała mieszkanie od rodziców, a jej brat nie dostał nic. O swojej matce, która de facto ją utrzymuje, bądź utrzymywała, bo Ela zaczęła zarabiać na YouTubie, mówi w niejednoznaczny sposób. Czasami chwali się osiągnięciami rodzicielki, podkreślając, że ma ona wyższe wykształcenie, a czasami opisuje starszą panią jako przemocową osobę, która zniszczyła jej życie. Oboje państwo Gawin byli naukowcami. Niestety ojciec Adam odszedł w 2012, zostawiając dwójkę dzieci i żonę na tym ziemskim padole. Ciekawostką jest, że Ela ma na ścianie powieszony portret swojego ojca, który zmuszony jest patrzeć na cotygodniowe piątkowe pląsy swojej córki. No i oczywiście jest też Marek, czyli najnowszy nabytek uniwersum. Poznał Elę osobiście, kiedy ta była nad morzem, ale wyznania miłości pisał jej już wcześniej w komentarzach pod filmami. Ogólnie odgrywa rolę młodszego o 20 lat kochanka, który musi sobie dupnąć codziennie piwko po pracy. Oboje z Elą wyzywają się od alkoholików, kłócą się publicznie przynajmniej raz w tygodniu, po czym do siebie wracają. Marek to skomplikowana postać w swojej prostocie, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, o co mu chodzi. Ponoć źle znosi najmniejszą krytykę w internecie, ale nie widzę w jego postępowaniu niczego innego niż chęć wybicia się na Eli, ponieważ typ odpala swoje streamy, gdzie na przykład pijany dzwoni do Marysi, żądając, by ta oddała matce laptopa. Możesz dać mamie laptopa oddać?
Nie odda, nie odda. Choć Marek nie jest ciekawą postacią samą w sobie, to bezsprzecznie niósł do uniwersum trochę kontentu, głównie opierającego się na sprzeczkach i miłosnych rozterkach. Znając już uczestników tej smutnej komedii, możemy przejść do analizy. Jak wspomniałam wcześniej, Elżbieta Gawin jest fotografem. Patrząc na portfolio, można odnieść wrażenie, że licencję znalazła w płatkach śniadaniowych albo jest to tak wyśmienita sztuka, że zwykli szarzy ludzie jej nie pojmują. Próbowałam to zaliczyć do prymitywizmu, szukając przerysowania lub do satyry wytykającej wszechobecność idealizmu, który na co dzień nas otacza, by trochę usprawiedliwić to, co teraz widzicie. Gdybyśmy byli na Reddicie, znaleźlibyśmy podobne obrazki na Delusional Artist. I Ela jest takim trochę urojonym artystą, ponieważ zaciekle broni swoich prac, twierdząc to, co twierdzą wszyscy artyści, którym coś tam nie wychodzi, czyli taki mam styl. Nie musimy długo szukać, by zobaczyć wszelkie niedociągnięcia czy nonsense w tych pracach. Normalnie nie wspominałabym o cudzej twórczości, ponieważ nic mi do tego, co ktoś wypycha na ten świat, ale jest to niezbędne, byśmy przeszli do następnego wątku, jakim jest prowadzenie działalności pod szyldem EG Studio. Mianowicie Ela oferuje zdjęcia na takim poziomie swoim klientom i jeśli ktoś chce coś takiego, to spoko. Problem polega jednak na tym, że Elżbieta nienawidzi, kiedy ktoś krytykuje jej działalność, przez co zakłada multikonta, by pisać na swój temat pochlebne komentarze. Z wpisów realnych klientów wiemy, że często spóźniała się ze zleceniami, czy robiła je niechlujnie. Postanowiła więc podbić swoje ego, pisząc na swój temat wysrywy tego typu. Po pierwsze, dziewczyna ma wyższe wykształcenie w dziedzinie filmu, fotografii i reklamy, co jest rzadkie w jej branży. Więc konkurencja jej nie lubi. Do tego dziennikarka. Po drugie, ma doskonałe referencje i dorobek. Po trzecie, jest bardzo inteligentna, ładna i charyzmatyczna, doskonale nadaje się do tej pracy, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Intelekt pozwala jej planować i realizować zlecenia, jako dobry psycholog ma podejście do klienta bez względu na to, czy to dziecko, czy starsza osoba. Jej niezwykle ciekawy i sympatyczny sposób bycia wręcz urzeka. Naturalna, bezpośrednia, dowcipna, potrafi być sobą. Nie jest ani przesadnie niemiła, ani przesadnie z dystansem. Jest taka, jaki ma być fotograf, kolega, nie narzuca się klientom, zachowuje potrzebny dystans, który bez problemu przekracza, gdy tylko poprosisz. Nigdy nie słyszałem o jej problemach finansowych czy z mężem. Przecież ona mogłaby was wszystkich kupić. Ojciec profesor Belwederski, w rodzinie sami naukowcy. Ma dobry, drogi sprzęt. Studio fotograficzne, biuro i personel. Mąż chyba faktycznie jej nie kocha, poznałem go kiedyś, nie docenia jej. Ale to tylko dodaje jej atutu, bo widać, że jest otwarta na nowe znajomości. Do tego piękne zielone oczy, idealna figura i genialne nogi. Trochę mi głupio. Na moim własnym ślubie patrzyłem na jej czarną sukienkę fantastycznie podkreślającą jej zwinne, wygimnastykowane na siłowni ciało i skakałem jak nawiedzony przed kamerą. Myślę, że te wszystkie opisy są dlatego, że jest taka świetna, a nie taka zła. Drogo liczy? Przecież ma ceny dla każdego. Trzęsie się jej ręka? Przecież ma tyle statywów i system stabilizacji obrazu. Długo pracuje nad zleceniem? Nie zauważyłem, a jeśli się zdarzyło, to przecież różnie bywa ze zleceniami i klientami. Jak się czeka na materiały od klienta, to potem realizacja jest dłuższa. Dzisiaj niestety, jak ktoś ma pasję, talent i charyzmę, zazdrościmy mu tego. Bo przeciętnej osobie nic się nie chce. Najprościej jest usiąść przed telewizorem i obalić parę piwek albo winko. A jak ktoś ma marzenia, pasję, coś robi, tu go wyśmiewamy. Tego jej zazdrościcie. Ela jest jak dinozaur, gatunek na wyginięciu, zjawiskowa i niepowtarzalna, zaraża swoim entuzjazmem i radością, ciekawością życia, filozofią i egzystencjalnym smutkiem. Życzę wam, żebyście mieli przyjemność spędzić z nią chociaż chwilę, tak jak ja, uśmiechnięta buźka, po co to piszę? Mam po prostu nadzieję, Elu, że jak to przeczytasz, to się spotkamy i mi podziękujesz. Wymyśl coś, dam się porwać na jakąś imprezkę albo na spacerek po rynku. Możecie zapytać, skąd ta pewność, że to Ela jest autorem? Uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że gwiazdy mi przekazały tę wiadomość. A tak na serio, to czekam, aż ktoś przedstawi Eli Marka Kotońskiego. W mojej opinii jest to dwójka ludzi, którzy idealnie do siebie pasują. Nie musieliby pisać sami recenzji z multikont, bo robiliby to sobie nawzajem. Profit. Elżbieta ma również historię kradzieży zdjęć od innych autorów, którymi to promowała swoje usługi. Na ten zarzut odpowiedziała, że przecież nie podpisywała ich swoim nazwiskiem. Problem w tym, że zdjęcia znajdowały się w albumie pod tytułem Zdjęcia ślubne, które robię. Później wersja zmieniła się na taką, że to niby hejtujący ją fotograf sprzedał prawa autorskie, a ona oczywiście nic o tym nie wiedziała. Zresztą z tymi hejterami, trollami i stalkerami ponoć zmaga się na co dzień, w co absolutnie nie wątpię.
wątpię, ale niestety w świecie Gavin hejterem jest każdy, kto nie jest przychylny. Co do stalkerów, nie ma tutaj nic do stalkowania, ponieważ wszelkie informacje, takie jak adres zamieszkania czy szkoła, do której uczęszcza jej córka, są powszechnie znane. Brak ochrony swojej prywatności to naprawdę przerażająca i rozległa kwestia. Ella działa aktywnie na Facebooku oraz od niedawna na Discordzie. Dzisiaj na Facebooku publikuje swoje przemyślenia. Z kolei na serwerze latają jej zdjęcia w bieliźnie. Kiedy Ella zabrała Marię na wakacje, wiedzieliśmy codziennie, gdzie jest i mogliśmy bez problemu udać się na spotkanie z idolką. Niby nic w tym złego, ale pamiętajcie, że była tam jej córka. Ponadto w tamtym czasie sprzedawane były fanboxy z zawartością w postaci zdjęć Eli, małej Marysi oraz Eli byłego męża, Plejadiana Andrzeja. Co przerażające, Ella sprzedała takich fanboxów dość sporo i mogę tylko mieć nadzieję, że żaden chory zboczeniec nie pokusił się o kupienie zdjęć tego dziecka. Sprawa z fanboxami przelała czarę goryczy i internauci, którzy wysyłali już wcześniej zawiadomienia do różnych instytucji, zaczęli pracować nad zgłoszeniem Elki do TVN-owskiej Uwagi, ale z tego co mi wiadomo, było to bardzo wąska grupa osób i działania te nie owocowały w rezultaty. Od razu powiem, że imo dobrze się stało, że ta Uwaga nie wypaliła, ponieważ to napędziłoby ruch Elce na kanale. Mając na uwadze dobro tego Bogu Ducha winnego dziecka, myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dziewczynka pozostała przy Eli, ale z nadzorem kuratora na przykład. Zauważono również, że Marysia nie je właściwie, a przynajmniej to sugerują filmy Elki. Kobieta zasmakuje? No jem, bo po prostu jem co jest, no, żeby nie zdechnąć z głodu. Wiemy również, gdzie mieszka jej matka, o czym już wcześniej wspomniałam. I co do seniorki rodu, nie da się nie zauważyć, że Elżbieta hoduje w sobie duże poczucie krzywdy, rzekomo spowodowane przez oschłe wychowanie. Według jej wersji nie miała oparcia w ojcu naukowcu, który całe dnie spędzał w swoim pokoju pracując, a matka ścinała jej włosy na krótko, bo nie chciało jej się jej czesać córki. Czy jest to prawda, czy nie? Nie mam pojęcia i chyba lepiej po prostu pominąć ten temat, bo jak wspomniałam, matka Eli nie chce brać udziału w tej gawinistycznej szopce. Ten żal, o którym Ella mówi w kontekście całego świata, jest kolejnym punktem do omówienia. Obwinia ludzi za swoje niepowodzenia. Ludzi, którzy są jej przychylni. Jest w swojej boleści niezwykle teatralna. Często dramatyzuje i przesadza. Na przykład podczas mówienia o tym, jak upubliczniła adres jednej ze swoich fanek, wypierając się później tego wszystkiego i obracając kota ogonem. Się nie da, bo tak mi zniszczono opinię w internecie, że każda osoba, która szuka opinii o usługodawcy, to mnie nic nie zamówi, bo będzie się bała, że ją okradnę, oszukam, nie zrobię. Opublikuje dane. Niejednokrotnie sugerowała, że była ofiarą przemocy fizycznej, czego nie podważam, bo rzeczywiście mogło tak być, ale z drugiej strony Ella jest osobą, która bez problemu wypowiada takie oto słowa. Nienawidzę cię, po prostu normalnie wsiądę w pociąg, przyjadę tam do ciebie do roboty, wypierdolę cię w case przed wszystkich ludziach i powiem po prostu tam o ciebie w pracy, ja tym jesteś jebanym bucem, rozumiesz? Oraz ucieka się do agresywnego reagowania na najmniejszą rzecz, z którą się nie zgadza. W jednym z filmów przyznała, że uważa siebie za osobę nieobliczalną, taką, która jest zdolna do zrobienia komuś realnej, fizycznej krzywdy. Próbowała zniszczyć wielu ludzi, kierowana przez zawiść. Między innymi oskarżyła mężczyznę, który był nauczycielem, o niezdrowe relacje z dziećmi, sugerując jednocześnie, że właściwe służby powinny się temu przyjrzeć. Mówisz na zasadzie, a może on zrobił to, a może... No słuchaj, Łukaszowi byś naprawdę złamała życie, jakby to, nie wiem, no tylko że ludzie cię serio nie biorą, tak? Ale jakbyś się zawzięła i zaczęła wypisywać się do jego szkoły, do jego pracodawcy, no, ale właśnie o to, żeby mnie swoje działanie motywowała tym, że gość wstawił na grupę facebookową uwagi dotyczące zaniedbania Marysi. Molly, czyli dawna koleżanka z internetu, została opisana przez nią jako gruba, zakompleksiona baba, która w dodatku ma chore dziecko. A to wszystko dlatego, że Ella uznała Molly za nieszczerą, a kanał, z którym walczyła, zbierał na operację dla dziecka Molly, co bardzo Elżbietę zdenerwowało. Na przykład Molly obraziłaś ostatnio i jej dziecko. Poczytaj sobie to, co napisałaś na temat Molly, Jendoli i jej dziecka. Ale ja jej nigdy nie obrażałam, nie przypominam sobie, żebym ją obrażała. W jaki sposób ją obraziłam? No obrażenie jej na przykład w ten sposób, że być może jest zazdrosna, bo ona ma chore dziecko, a ty masz piękną, zdrową córeczkę. To jest nie pierwsza kobieta, o której tak piszesz. Oprócz tego były jeszcze oskarżenia wobec innych osób, na przykład o nekrofilię. Pomawianie i działalność na szkodę innych osób to tylko wierzchołek góry lodowej.
Ogólnie obserwując po cichu akcję na Ceglarskiej, doszłam do wniosku, że Elżbieta jest książkowym przykładem posiadacza osobowości histronicznej. Osobowość histroniczna to zaburzenie osobowości charakteryzujące się nadmierną ekspresją emocjonalną. Takie jednostki mają wielką potrzebę bycia w centrum uwagi i zachowują się między ludźmi jak aktorzy. Mierzą swoją wartość według tego, czy uda im się zainteresować innych swoją osobą. Problem pojawia się wówczas, gdy dana osoba staje się uzależniona od bycia w centrum uwagi, a także pozytywnego odbioru. Jeśli dzieje się inaczej, wpada w głębokie przygnębienie, złość, a nawet agresję. Momentalnie stara się znaleźć nowy sposób na to, by ją chwalono i uwielbiano. Ela na ten moment już pokazała majtki oraz to, co ma w staniku. Wielokrotnie również zdejmowała sukienkę na transmisjach live ku uciesze i przerażeniu tłumu. Oczywiście liczba subskrybentów podskoczyła, a co za tym idzie, Elżbieta wytworzyła przekonanie, że musiało być to spowodowane jej niezwykłymi umiejętnościami filmowca. Oczywiście w tym tłumie nowych osób znaleźli się również obrońcy Eli, ale o tym trochę później. To, co praktykuje Gawin, nie jest żadnym pionierstwem. Widzieliśmy to już na Szkolnej 17 i kiedy Ród Zwierzyńskich zdobywał popularność. Śmiało można powiedzieć, że sytuacja na Ceglarskiej zalicza się do tego patologicznego grona. W odróżnieniu jednak od Daniela Magikala czy Uniwersum Konona, w świecie Eli Gawin pojawia się jej córka. Nie mam nic przeciwko, kiedy to dorośli robią z siebie debili w internecie, ale tu mamy na tyle smutną sytuację, że na działalności matki najbardziej cierpi dziecko. W ogóle to Ela czasami mówi o niej dziewczynka, tak jakby nie utożsamiała się z relacją rodzic-dziecko. Kanał na YouTubie Marii prowadzi jej matka i wstawia na ten kanał rzeczy, które z pewnością nie są kierowane do dzieci. Co do innych socjali, nie mamy pewności. Nie zważając jednak, czy kontent wychodzi z inicjatywy Elżbiety czy też Marii, jest on po prostu niepokojący. Ale po kolei. Sprawa sądowa dotycząca odebrania praw rodzicielskich zaczęła się już dawno temu, ale przybrała na sile po filmie, który pojawił się na kanale właśnie Marii 4 września 2019 roku. Tytuł brzmiał: Mama podrywa rybaków, pije z nimi piwo, a oni fundują mi potem karuzelę. Długość nagrania to niespełna minuta. Widzimy Marię na karuzeli z mężczyzną. Społeczność zareagowała krytycznie, gdyż wychodziło na to, że Ela za alkohol oddała swoje jedyne dziecko jakiemuś facetowi. Ponadto na Instagramie Marii pojawiały się niepokojące komentarze. Wbrew woli dziewczynki, jej matka publikuje na jej temat wrażliwe informacje. Nawet jeśli dziecko chciałoby być obecne, rozpoznawalne w internecie na większą skalę, odpowiedzialny rodzic nie powinien godzić się na ujawnienie np. adresu szkoły. Prawo do prywatności jest podstawowym prawem człowieka, z którego Maria została ograbiona przez własną matkę, czyli kogoś, do kogo powinna mieć bezgraniczne zaufanie. Żadna aktywność podjęta przez to dziecko nie przechodzi bez echa. Ela ostatnio opisała w poście na Facebooku, że dziewczynka się zakochała, a raczej, że ma kogoś na oku. Dodam tylko, że rodzice i nauczyciele z klasy śledzą jej wpisy i prawdopodobnie sympatia Marii wie już o wszystkim. Film z obwąchiwaniem krocza dziecka przez nowego psa Andrzeja, w którym Marysia wyraźnie prosi matkę o wycięcie tych wstydliwych dla niej momentów, oczywiście pojawił się na kanale bez edycji. W ogóle to wątek zwierząt z Ceglarskiej jest dość smutną sprawą po prostu, bo kot, pies i kilka chomików straciło już tam życie, a ciągle pojawiają się nowe zwierzęce postacie w tym uniwersum. Ale wracając, Maria zachowuje się czasami niegrzecznie, co jest wytykane przez naprawdę wielu obserwatorów. Popycha Elkę, bije psa, rzuca pluszakami i mówi rzeczy, których 11-latka mówić nie powinna. Były sytuacje, że budziła się w środku nocy, bo jej matka postanowiła urządzić karaoke w piątkowy wieczór. Innego razu wręczyła Elce list, w którym wymieniła, za co nienawidzi swojej matki. Mówiła, żeby Elka się zamknęła, bo ją skopie. Innym razem, żeby zdechła. Brzmi to trochę niefajnie, ale pozwólcie, że napiszę tej małej usprawiedliwienie noszące tytuł Brak prawidłowych wzorców. Przyglądając się wychowaniu Marii z boku, możemy zauważyć, że brak jej stabilności.
Z jednej strony mamy Elę, która robi live'y, kiedy córka jest w domu i każe jej wtedy siedzieć cicho. Czasami twierdzi, że Maria jest poza domem, no ale gdy Elka odbija piłeczkę w ten sposób, możemy uznać, że w takim razie Maria musi w każdy piątek, a nawet sobotę przebywać poza swoim domem, bo matka postanawia poniżać się przed kamerą. Ostatnio na live'ie rocznicowym, kiedy pity był alkohol, Marysia przyniosła chipsy, bo usłyszała, jak Elka mówi, że na pusty żołądek nie powinno się spożywać procentów. Gdy Maria podała matce paczkę, ta zaczęła zwracać się do córki jako do kochanka, z którym ma zamiar uprawiać seks. Dostałam chipsy od mojego kochanka, który czeka, aż skończę rajwować i będziemy uprawiać seks. No a jak miałam to wyjaśnić? Kto mi podał chipsy? Skąd wiemy, że to była Marysia? Czy te oczy mogą kłamać? Ja tego nie widziałam, ale ponoć dziewczynka wrzucała smutne TikToki z pokoju obok w tym samym czasie. Oczywiście ma dostęp do tego, co publikuje jej matka, ale prawdopodobnie nie ma kompletnie pojęcia, co z tym zrobić. Bo co może zrobić 11-latka, kiedy widzi wpisy jej rodzicielki, że ta szuka kochanka? Z drugiej strony mamy plejad Janina Andrzeja, który raz jest homoseksualistą, a raz mówi, że będzie robił braciszka dla córki. Gość jest na tyle odklejony, że ktoś przez Instagram zapytał go o opinię psychologa sądowego w toczącej się sprawie o prawa rodzicielskie, a on przesłał wszystkie dokumenty, które do tej pory hulają po sieci. By the way, możemy w nich wyczytać, że oboje mają zaburzone predyspozycje do bycia rodzicami. Poza tym Andrzej wierzy w miłość 5G oraz rozmawia z Jezusem i jego gangiem. Co koło mnie Jezus Chrystus uśmiecha się do mnie? Są wszyscy aniołowie tutaj obecni, stoją koło mnie. Zdaje się nie wiedzieć, kim jest, a czasami sprawia wrażenie bycia, że tak powiem, nafukanym. Nasza kochana grupowiczka napisała, że ma raka oka. Anitko, a dlaczego go masz? Anegdota. Czasami nie mogę uwierzyć w zbieg jej okoliczności, bo czy to nie jest zabawne, że Andrzej nosi nazwisko Knaga, co w mowie potocznej oznacza po prostu dużego członka, a patrząc na historię miłosną tego typa, to pasuje idealnie? Osobowość dziecka kształtuje się głównie w okolicach 10-13 roku życia. Wtedy mózg młodego człowieka jest chłonny jak gąbka i wydarzenia, które mają miejsce w tym czasie, zostają w pamięci na całe życie. Ostatnio Ela na streamie pokazała zabawki erotyczne, jakie kupiła na przyjazd Marka, o którym zaraz. Uraczyła widzów historią o tym, jak Marysia, sięgając po telefon do torebki, odkryła zabawki z seks-shopu i zaczęła płakać. Elżbieta oczywiście przedstawiła całe zajście z uśmiechem na ustach, żartując sobie z tego. Musimy mieć świadomość, że ta dziewczynka kiedyś dorośnie. Zaliczy checkpointy w postaci liceum, gdzie ludzie będą kojarzyć ją i jej matkę, a dzieci i młodzież potrafią być naprawdę okrutne. Ciekawi mnie, czy Ela ufunduje Marysi terapię u psychoterapeuty z zarobków z YouTube'a, czy Maria sama na nią zarobi, idąc w ślady matki. Najgorsze, że w całej tej groźbie odebrania Eli dziecka jest to, że ona zdaje się na to jojczyć, ale się tym nie przejmuje. Nie robi absolutnie nic, by poprawić swoją sytuację, oprócz ograniczenia występowania Marii w filmach. Porozmawiajmy teraz chwilę o Marku. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć odnośnie jego obecności w tym uniwersum, oprócz tego, że jest i Ela wiąże z nim wielkie nadzieje, pisząc o jego sferach intymnych. Raz się kochają, raz Ela grozi mu pozwem i tak to życie mija. Ela, o czym wielokrotnie mówiła, postanowiła zostać kukułażycą, czyli kobietą sypiającą z młodym mężczyznami i wydaje się, że zainteresowanie ze strony Mareczka rozbudziło w tej pani ukryte żądze. Nie musimy się domyślać, co dzieje się między tą dwójką, ponieważ Ela opisuje wszystko na swoim fanklubie. Mężczyzna już raz miał przejechać te 600 km do Krakowa, ale się nie udało przez oczywiście troli i hejterów. A ściślej rzecz ujmując, pokłócili się, a Ela pisała w konwersacjach ze swoimi moderatorkami, że i tak miała zamiar wystawić Marka. Screenów pokazywać nie będę, bo to była jednak prywatna rozmowa, więc wspominam o tym jedynie z poczucia kronikarskiego obowiązku.
Mężczyzna, tak jak mówiłam na początku, był fanem vlogów Elżbiety. Okazał jej na tyle duże zainteresowanie, że szukająca kogoś, kto da jej wystarczająco dużo atencji, pozwoliła Markowi wejść w jej życie. I czasami odpalał się w tym samym czasie co piątkowe imprezy na Ceglarskiej, a to denerwowało naszą gwiazdę. W trakcie transmisji często komentował poczynania na streamie swojej wybranki serca w sposób co najmniej dziwny. Może on powiedział, że ten latający cyrk robi tego live'a. Także ja... Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta relacja jest naprawdę toksyczna. Ela wspominała, że zależało jej, by Marek przed przyjazdem poszedł na wizytę stomatologiczną w celu wstawienia zębów, ale później chyba popęd seksualny zaczął ją męczyć i stwierdziła, że przyspieszą spotkanie. Finalnie mają się niedługo spotkać. Na początku było widać, że nieco boli ją fakt, że Marek nie ma odpowiedniego do jej poziomu wykształcenia. Ogólnie jeśli chodzi o temat studiów oraz edukacji, Ela myśli jak typowy boomer, dla którego ukończone studia są wyznacznikiem wartości jednostki. Co jest dość śmieszne, ponieważ Ela nie była w stanie rozwiązać rebusu z pracy domowej jej córki, a piątkę, którą miała na dyplomie, podrobiła. Tłumacząc się z tej bujdy, powiedziała, że zasługiwała na nią, a to egzaminator, który wystawił jej trójkę, był bucem. Plątała w tę nieszczerość również swojego męża, byłego męża, Andrzeja, któremu kazała kłamać na temat kompetencji, przedstawiając go jako profesora. Tak się składa, że plejadiański zbawiciel jest po zawodówce i zajmuje się cukiernictwem. Ela natomiast pragnęła mieć chyba absolwenta ASP za męża, dlatego też pod takim mianem funkcjonował Andrzej na stronie firmy. Ela oczywiście oskarżyła o tę nieścisłość bliżej nieokreśloną osobę odpowiedzialną za edycję strony. Kolejną miarą, jaką Elżbieta mierzy ludzi, jest miara atrakcyjności. Jest to jej taka mała obsesja na punkcie wyglądu, chociaż, co widać po wielu filmach, Ela ma problemy z higieną. Dla Elżbiety wyznacznikiem wartości drugiego człowieka jest to, jak ten wygląda. Słynna sytuacja z nagraniem obcej kobiety z nadwagą jest tu najlepszym przykładem. Czasami Ela mówi, że to nieprawda, że ona nigdy nie była tak specjalnie ładna, licząc na to, że ktoś jej odpowie, że się myli. Szuka w ten sposób atencji i podbicia własnego ego. Zauważalna jest również tendencja do robienia niekomfortowych zbliżeń na twarz i niezręczne zachowanie przed kamerą. Nie mogę tego określić inaczej niż po prostu body checkingiem i poszukiwaniem swojej wartości w walidacji zewnętrznej atrakcyjności. Historia tworzy postać, moi drodzy. A w tym przypadku mamy kobietę, która być może ma problemy z własną wartością przez szereg nieprzyjemnych sytuacji, które spotkały ją w życiu. Andrzej zmaga się z zaburzeniem osobowości. Ożenił się z Elą z bliżej nieokreślonego powodu, po czym zmienił orientację. Taki obrót spraw mógł odbić się w postrzeganiu siebie jako kogoś niewystarczającego i żeby ukryć swoje wyimaginowane mankamenty, Elżbieta wpada w dół zwany mitomanią. Mitomania z kolei jest zaburzeniem osobowości polegającym na notorycznym mówieniu nieprawdy i fantazjowaniu na temat swojego życia. Dzięki wyolbrzymianiu swoich nierealnych zasług czy zalet, mitoman urasta w mniemaniu własnym do roli bohatera lub w drugą stronę, czyli udaje ofiarę. Wyraźnie widzimy te dwie postawy, które łączą się i wręcz symbiozują, gdyż Ela mówi o sobie jako o bogu ducha w innej osobie, której każdy chce zrobić na złość, a zarazem jest szlachetna, wykwalifikowana i uzdolniona. Czy jestem inteligentna osoba? Osoba z takim zaburzeniem nie rozróżnia prawdy od kłamstwa w swojej wypowiedzi, dlatego że utożsamia się z tym, co mówi. Psychiatria do dziś nie jest w stanie określić jednoznacznych przyczyn tego zjawiska. Możliwe, że patologiczne kłamstwa są rekompensatą za traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Często mitomania współwystępuje z m.in. osobowością borderline oraz narcyzmem. Pseudologia w wykonaniu Eli to na przykład dokarmianie dzików chlebem, gdzie wyraźnie mówi: dam im trochę chlebka, no trudno, i widzimy jak to robi, po czym godzinę temu odpowiada, że takie wydarzenie w ogóle nie miało miejsca, a jak już, to ona dawała dzikom jakieś tam żołędzie i, uwaga, gałązki. Ciągnie coś? Chyba coś ciągnie. Co do ogółu społeczności, bez wątpienia jest to studnia bez dna. Na Discordzie, którego właścicielem jest Ela, są jej zwolennicy, hejterzy i trolle i mam wrażenie, że granica, kto jest kim, powoli się zaciera. Najbardziej przeraża mnie jednak ludzka pobłażliwość w stosunku do tego typu działalności i w mojej intencji nie leży umoralnianie kogokolwiek. Róbcie ze swoimi pieniędzmi co chcecie, ale zauważyłam, że niektóre grupy, tłumacząc się guilty pleasure,
czerpanym z często godzinnych filmów Elki, bez zastanowienia nabijają jej wyświetlenia, nie używając adblocka, ślą donate na live'ach o niewybrednej treści, kiedy w pokoju obok śpi jej córka. Ela wtedy się oczywiście cieszy, tańczy przed kamerą, prezentując swoje wdzięki i powoli się rozbiera. W internecie nic nie ginie, moi drodzy, więc kiedyś ktoś może wyciągnąć te screeny, a jak mówiłam, Maria dorasta. I kiedyś ktoś może jej pokazać na przykład majty jej matki. Pod tą całą otoczką spierdolenia możemy zauważyć, w jak smutnym świecie żyje pani Ela. Kraina nieporządku, zaburzeń i niespełnionych ambicji została ukazana w filmie latającego krakowskiego cyrku pod tytułem Egiemelina. Idealnie zobrazowane środowisko tej kobiety. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy się mieszka w jakimś miejscu długo, to można nabyć ślepotę na nieporządek. Wynika to między innymi z przyzwyczajenia do takiego, a nie innego stanu rzeczy. Ale Ela w swoich vlogach jakby specjalnie pokazuje, jak zaniedbane jest jej mieszkanie, w ten sposób dając hejterom argumenty. Poza tym opinia psychologiczna stanowiąca dowód w sprawie dotyczącej praw rodzicielskich, o której wspominałam, jasno stwierdza, że kompetencje obojga rodziców są kwestionowane. Ela została opisana jako kobieta mająca problem z dbaniem o ład otoczenia, co zresztą okropnie ją uraziło, nawet bardziej niż stwierdzenie, że jej na działaniach cierpi niewinne dziecko. Elka rozkręca ciągłe dramy, pisze prywatne, często wyimaginowane rzeczy, więc żeby ten film był w 100% rzetelny, musiałabym co chwilę dopisywać do notatek nowe wątki, a to jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Na ten moment Ela i Marek planują się spotkać i robić to, o czym Ela marzy, czyli live'ować razem do samego rana. Moim zdaniem ta kobieta nie jest głupia. Jest po prostu zaburzona. I jak każde zaburzenie należy leczyć, tak i nasza dzisiejsza bohaterka powinna poddać się terapii. Może to trochę kontrowersyjne, co powiem, ale coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że niektórzy, zanim zaczną monetyzować swoją twórczość internetową, powinni przechodzić przez testy stwierdzające poczytalność. Pani Gawin idzie w rój szerszeni i dziwi się, że ją żądlą. Nie mam również słów, by określić moje zdegustowanie w stosunku do ludzi, którzy popierają działania tej persony. Nawet jeśli nie robią tego na poważnie, bo jak mówiłam wcześniej, granica między trollami a zwolennikami ulega zatarciu. Wspomnę jeszcze, że chciałam, by pani Ela sama wypowiedziała się na ten temat. Na pytania, które przesłałam, by zobaczyć świat z jej perspektywy, nie dostałam odpowiedzi. Jeśli chcecie dołączyć do naszej grupy facebookowej Rycerze Niedoli, to link macie w opisie. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie jest trochę luźniej i przyjemniej, oraz na Discorda, gdzie możecie podrzucić mi jakiś ciekawy temat. Dziękuję również Flair i Lachmi za pomoc w realizacji odcinka oraz mojej nowej patronce Joasi. Przypominam również, że zawsze dla Was będę młodym, biednym artystą, a obecna nazwa kanału może się jeszcze zmienić. A tymczasem słowem pożegnania chcę Wam podziękować za obejrzenie i zaprosić za tydzień, gdzie omówimy sobie temat podsunięty na Discordzie przez Lobotaker, który jest takim trochę lost media i na pewno YouTube'owi się nie spodoba, więc żebyście byli na bieżąco, przypierdolcie w dzwona. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Bajo!